Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Polkowicach to dziś nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki. Instytucja prowadzi dział multimedialny, czytelnię, organizuje różnego typu wydarzenia dla mieszkańców związane głównie z popularyzacją czytelnictwa. Biblioteki w tej chwili już są bardzo aktywnymi instytucjami kultury, natomiast nasza biblioteka, myślę, że to nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że naprawdę szczególnie jest aktywną. To jest taki dzień, kiedy należy właśnie się zatrzymać, trochę zastanowić się nad tym, co robimy, dlaczego to robimy, choćby zatrzymać się na to, żeby złapać oddech i mieć siłę do dalszej pracy. Podczas uroczystości z okazji bibliotecznego święta wyróżniono kilkunastu pracowników, którzy otrzymali tytuł bibliotekarza z pasją. Bez czytelników, prawda, biblioteka, bibliotekarze, no nie mogliby tak istnieć jak i realizować się jak w tej chwili. Są osoby wśród czytelników, którzy nie potrzebują naszej porady, ewentualnie coś na wstępie, jakieś drobne pytania i oni już sami wiedzą, w których miejscach mają szukać, ale są osoby, które albo przychodzą pierwszy raz, zapisują się i potrzebują takiej porady, albo po prostu lubią ten kontakt z bibliotekarzem, lubią się sugerować tym, co bibliotekarz im poleci. Z polkowickiej biblioteki korzystają wszystkie grupy wiekowe. Bogatą ofertę książek, spotkań i różnych działań bibliotekarze skierowali do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Polkowice. Książka, to co najważniejsze w bibliotece, no, w różnych okresach ostatnich dziesiątek lat no, przeżywało różne przemiany. No, był taki moment, że jakoś tak biblioteka stawała się mało atrakcyjna. Niektórzy uważali, że w ogóle niepotrzebna, że książka przejdzie do lamusa. Zupełnie chyba przeżywamy inne teraz czasy. Ludzie chętnie czytają książki, nie tylko dorośli, ale i dzieci. Dzisiejsza biblioteka to już nie tylko książka, to zupełnie więcej różnych informacji, różnych wydarzeń. Dzisiaj to również multimedia, więc sama biblioteka w tym czasie przeszła wiele przemian, takich pozytywnych dla odbiorców. Burmistrz Polkowic na ręce dyrektor biblioteki przekazał podziękowania oraz kwiaty dla załogi. W polkowickiej bibliotece zarejestrowanych jest około 8 tysięcy czytelników. Aktywnych z nich jest około połowa. Ci czytelnicy odwiedzają bibliotekę regularnie.